Dobry wieczór. Witam wszystkich gości, sympatyków na webinarze Skyward Community w dniu 21 września 2023 roku. Temat: technologia, możliwości rozwoju inwestowania. Witam Was, speaker Janusz Tomczak, grupa Skyward Community Polska Team. Macie Państwo tutaj również do mnie kontakt telefoniczny. Zapraszam, niedziela, piątek, w godzinach od 10 do 18 czasu polskiego. Dzisiaj tematem naszego spotkania będzie omówienie tematu naszego transportu strunowego i możliwości uczestnictwa w nim jako przyszli uczestnicy tej technologii. Zapraszam serdecznie. Kilka słów o mnie na początek. Ja się nazywam Janusz Tomczak, rok 1990-2023, własna działalność gospodarcza. Natomiast w latach 2002-2007 miałem skończone studia z marketingu, zarządzanie zasobami ludzkimi. Od 2016 roku czynny inwestor w Skyward Community, jak również w roku 2018 i 2019 odbyłem szkolenie dla ambasadorów Skyward Community, które zakończyło się w miesiącu maju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w Dubaju. W tym szkoleniu brało jeszcze udział 8 naszych partnerów i nasza dyrektor regionalna, pani Natalia Fujtak. Proszę Państwa, jest takie miejsce na terenie Białorusi, w miejscowości Marina Horka. Tam się znajduje nasze centrum testowe w Białorusi. To jest nasze pierwsze centrum testowe. Mamy jeszcze drugie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w Emiracie Szarża, w miejscowości Szarża. Natomiast ja byłem zarówno i w Marina Horce, jak i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Natomiast tu macie kilka zdjęć potwierdzających mój udział, jak również moich partnerów, którzy przybyli ze mną do Marina Horki. Był tam wtedy organizowany tak zwany Eco Festival. Jest to wydarzenie, które było organizowane przez naszą firmę i gdzie zjeżdżali się inwestorzy, sympatycy i, drodzy Państwo, miłośnicy transportu strunowego. Ja tam w roku 2017 byłem po raz pierwszy. Ten projekt w tej odsłonie, który jest w tej chwili, ma swój początek w roku 2016. Natomiast informacja do mnie dotarła na temat transportu strunowego w roku 2017. Ja się do firmy zarejestrowałem w roku 2016, natomiast pierwszy pakiet zakupiłem w roku 2017, koniec stycznia, początek lutego, a w miesiącu czerwcu byłem na tym wydarzeniu. Było to dosyć takie znaczące dla mnie wydarzenie. Drodzy Państwo, wtedy obchodziłem swoją rodzinę i zamiast świętować w gronie rodziny i najbliższych, pojechałem z moimi partnerami na to wydarzenie, aby po prostu doświadczyć tego w sposób fizyczny, bo internet jest internetem, tam mogą być różne przekłamania, natomiast u mnie spowodowało to, że ja chciałem to po prostu fizycznie tego dotknąć. Miałem taką okazję w roku 2017, byłem tam z moim kolegą Trzaskowskim Romanem i moją koleżanką z Białorusi, którą widzicie tu Państwo na zdjęciach, i razem jeszcze oprócz tego było ze mną dwóch partnerów ze swoimi partnerkami z biznesowymi w tym naszym biznesie. Natomiast w roku 2018 już była ta podróż zupełnie inna, bo byliśmy tam z grupą polskich inwestorów i z naszą dyrektorą regionalną, było nas ponad 20. Natomiast w roku 2019 byłem jako organizator naszego wyjazdu. Było ze mną wtedy trzech moich partnerów i dołączyła do nas jedna koleżanka z Katowic, którą żeśmy się zaopiekowali. I to była cała grupa, która reprezentowała polską delegację w roku 2019. Natomiast rok 2020, 2021, 2022
i rok bieżący, to były lata, które były, drodzy Państwo, organizowane te ekofestiwale online. Wiecie, z jakiej sytuacji nastąpiła pandemia, była też, jest ten konflikt militarny na terenie wschodnim i z tego względu były te ekofestiwale zatrzymane i organizowane w formie online. Natomiast mieliśmy okazję w roku 2023, widzicie to Państwo na zdjęciach, jestem tutaj z dwoma kolegami, z jednym moim partnerem, Krzysiem Dawidziukiem, który ma zawiniętą tą flagę polską na plecach. Krzysztof Dawidziuk również jest tutaj na tym zdjęciu, proszę go zobaczyć, w roku 2019. I nasz kolega Jan Wyrębkowski, który dołączył do nas i razem wspólnie osiągnęliśmy możliwość wyjazdu na specjalne zaproszenie, bo żeśmy uzyskali taką kwalifikację w takim konkursie, który był organizowany dla inwestorów w Polsce i na całym świecie. My byliśmy tam z delegacją z Czech i ze Słowacji, było nas zaledwie 12, wszystkich tych naszych partnerów. Osobiście witał nas pan Aleksander Winicki, twórca naszej technologii. Zobaczycie to Państwo dalej. Natomiast ja miałem jeszcze okazję w roku 2019 z Krzysztofem Dawidziukiem być w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Tam między innymi ukończyliśmy to szkolenie dla ambasadorów Skyward Community i mieliśmy okazję też widzieć początek budowy naszego centrum innowacyjnego w Szardży. Jeszcze na ten temat powiem kilka słów w dalszej części, bo i wszystko znaki na niebie mówią, drodzy Państwo, że razem z Janem Wyrębkowskim odwiedzimy Szardę w przeciągu kilku miesięcy, które przyjdą albo na przełomie, albo jeszcze w tym roku, albo na przełomie roku 2024. Dobrze, teraz wracam do tematu. Twórca naszej technologii, pan Anatolij Junicki, to inżynier, naukowiec, autor ponad 200 prac naukowych, 20 monografii, ponad 150 wynalazków z dziedziny budownictwa, transportu, inżynierii mechanicznej, przemysłu elektrotechnicznego i chemicznego. Jest twórcą systemów transportu kosmicznego i geokosmicznego, a także szeregu projektów transportowych i infrastrukturalnych opartych o technologie strunowe. Jest kierownikiem dwóch projektów ONZ w roku 1998 i 2002, członek Federacji Kosmonautyki ZSRR. Pan Junicki z wykształcenia jest konstruktorem budowy rakiet kosmicznych, silników rakiet kosmicznych i swoją karierę zawodową zaczynał na Bajkonurze w ówczesnym ZSRR. Jest to taki odpowiednik rosyjskiego NASA. Jest założycielem grupy spółek UST, generalny projektant Junicki Strange Technologies JSM. To jest nasze logo naszych technologii transportowo-strukturalnych od pierwszej litery nazwiska naszego twórcy z angielskiego UJ. Proszę Państwa, filozofia nasza USD to transport powinien być rozwiązaniem wielu problemów, a nie ich źródłem. Nasze pojazdy UST poruszają się nad ziemią po specjalnej estakadzie szynowo-strunowej. Prowadzone są nieustanne prace nad optymalizacją aerodynamiki, zwiększeniem prędkości, zapewniającego ponadprzeciętne bezpieczeństwo i racjonalne wykorzystanie ziemi i ich zasobów. My jesteśmy przede wszystkim transportem ekologicznym. Nasze moce UST to jesteśmy członkiem grupy spółek posiadających własne firmy obejmujące cały zakres działania na rzecz wdrażania innowacyjnych technologii UST. Takich m.in. jak w pełni wyposażona, zaawansowana spółka inżynierska, własny zakład produkcyjny z dużym doświadczeniem w produkcji pojazdów, dwa centra badań i certyfikacji zlokalizowane w różnych warunkach klimatycznych oraz osobny dział odpowiedzialny za proces certyfikacji i badań UST. Jesteśmy w stanie zrealizować projekt o dowolnej złożoności zgodnie z życzeniami klienta i wymaganiami lokalnych warunków. Nasza spółka inżynieryjska to dziś wieloletnia praca inżyniera i wynalazcy Anatolija Junickiego. Stanowi ona integralny, zaawansowany technologicznie system transportu składający się z zautomatyzowanego pojazdu, unikalnego toru strunowego,
a także infrastruktury i zielonych systemów zasilania. Nasz kompleks przemysłowy to całość cyklu prac przy produkcji pojazdów UST, który realizuje specjalne biuro projektowo-technologiczne z produkcją pilotażową. UST wykonuje ciągły złożony proces roboczy obejmujący wycenę, projektowanie, budowę i uruchamianie technologii transportowych i infrastrukturalnych, w tym szkolenie specjalistów i obsługę posprzedażową. Tu dwa zdania wyjaśnienia. Proszę Państwa, my w przyszłych projektach tych komercyjnych albo celowych, i taka nazwa dobra, i taka dobra, będziemy mieć udział około 20% w każdym projekcie. Te 20% będzie między innymi służyło do rozwoju firmy, szkoleniu kadr, ale również do tego, aby można było wypłacić dywidendę obecnym udziałowcom, oczywiście jeżeli firma uzyska zysk netto. Dalej, testowanie i certyfikacja. Transport UST ma dwa centra testowe i certyfikacji w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Europie, gdzie możliwe są liczne analizy, inspekcje i testy rozwiązań technologicznych UST. Certyfikat zgodności wydany przez TIF SV z tardacją certyfikacją świadczy o bezpieczeństwie innowacyjnych rozwiązań infrastruktury transportowej UST, w skład który wchodzą iPod, nawierzchnia strunowa String Eye, podpory kotwiące, podpory pośrednie, stacja obsługi i stacja pasażerska. UST Transport posiada wszelkie zasoby niezbędne do realizacji projektów komercyjnych w dowolnym miejscu na świecie. Pozwala to na realizację projektów od projektowania do etapu budowy. I tu informacja taka dla Państwa dodatkowa. My w roku 2022 uzyskaliśmy już w pełni samofinansowanie się firmy. Jest to bardzo dobra informacja dla wszystkich nas. Mamy dwa rodzaje transportu, transport pasażerski i transport towarowy. Transport pasażerski to jest unikalne rozwiązanie infrastrukturalne dla miast i przedmiast. Pojazdy opracowane w opracowaniu technologii UST zbudowane są na zasadzie modułowej konstrukcji pozwalających na dobór optymalnego pojazdu przy minimalnych kosztach. Przeznaczony jest do miejskiego i międzymiastowego ruchu pasażerskiego. Jest harmonijnie zintegrowany z istniejącą infrastrukturą dowolnej metropolii, jak również można go projektować do nowo powstających miast. Jest przeznaczony do rozwiązań problemów transportowych poprzez tworzenie innowacyjnych systemów transportu usytuowanych nad ziemią i uzupełniających siecią wieżowców. Widzicie Państwo tu nasze te podpory i tu nasze drogi strunowe, po którym poruszają się nasze pojazdy. I bardzo ważna gałąź naszej firmy, transport towarowy. Jest to system przeznaczony do transportu towarów na odległości do 500 km. System transportu towarowego daje szerokie możliwości klientom i mogą działać przez cały rok w różnych warunkach klimatycznych, w odległych i trudno dostępnych miejscach, na dużych wysokościach i na obszarach pustynnych, w dżungli i na szelfie kontynentalnym. Mamy tutaj trzy rodzaje tych naszych transportów towarowych, m.in. Unitranzu 4-4-100, jest to ten taśmociąg, dalej Unikondu 4-192-01, do przewozu kontenerów większych i mniejszych, i Unitragu 4-131 do przewozów materiałów płynnych, trudno psujących się, nawet rozszczepialnych, i Unitragu 4-171 do przewozu tych materiałów z urobków kopalni i tym podobnych rzeczy. W skład naszego taboru pasażerskiego wchodzi w tej chwili 7, już mogę powiedzieć 8 typów pojazdów, bo ten jeden już przechodzi całkowitą certyfikację, o którym powiem Państwu później. Od najmniejszego w tej chwili Unividu, za chwilę jego miejsce zajmie Ulight, do najszybszego pojazdu U4362 poprzez nasze Unibusy U4210, które można rozbudowywać o system hybrydowy i modułowy. Ja teraz będę Państwu streszczał w kilku zdaniach o każdym z naszych pojazdów. To jest Univid w tej chwili certyfikowany i najlżejszy nasz pojazd, który miał swoją premierę w roku 2016 na targach Unitrans w Berlinie. Wzbudził wtedy ogromną
ogromne wrażenie zrobił na odwiedzających, natomiast jego możliwości przewozowe, drodzy Państwo, to jest do 150 km na godzinę, mogą przewozić dwóch pasażerów. Ich przy wybudowanej infrastrukturze i w tej konfiguracji może przewieźć do 720 pasażerów na godzinę w obie strony, natomiast ma możliwość tak zwanego sprężenia, gdzie tych pojazdów możemy dodać 7. Wtedy jego możliwości przewozowe wzrastają do 3,5 tysiąca pasażerów na godzinę i można sprężyć tych pojazdów aż 7. Unibike to jest kolejny nasz pojazd, drodzy Państwo, który jest pojazdem dwupasażerskim. On ma jeszcze taką ciekawą charakterystykę, że ma wbudowaną taką jednostkę sportowo-rozrywkową, taki rowerek treningowy, gdzie możemy w czasie jazdy poćwiczyć. I tu muszę sprostowanie zrobić. To nie poprzedni model, tylko ten model był, proszę Państwa, wystawiany na targach Unitrans w Berlinie. Przepraszam najmocniej. Jedzie z prędkością do 150 km na godzinę, pojemność pasażerska 2. W tej konfiguracji pojedynczej może przewozić od 720 nawet do 1400 pasażerów na godzinę w obie strony. Natomiast kiedy mu dołączymy kolejne 7, a możemy takich pojazdów dołączyć poprzez sprężenie, jego właściwości przewodowe wzrastają nawet do 6300 pasażerów na godzinę w obie strony. Kolejny nasz pojazd Unibus, który jest to pojazdem, którego miałem okazję, drodzy Państwo, trzykrotnie nim jechać. Muszę się Państwu tutaj też pochwalić, że robi ogromne wrażenie. Miałem okazję nim jechać w roku 2018, w roku 2019, jak również w roku 2023, 18 lipca, gdzie byliśmy na specjalne zaproszenie organizowane przez naszą firmę i gdzie byliśmy witani przez twórcę naszej technologii, pana Anatolia Jawnickiego. Przeznaczony jest do komunikacji miejskiej i międzymiastowej, występuje w różnych wersjach podwieszenia i nadwieszenia, jest dwuszynowy lub czteroszynowy. Unibus może być używany jako pojedynczy pojazd, na przykład samochód albo autobus oraz jako pociąg składający się z różnej liczby i rodzaju pojedynczych pojazdów. Wyposażony w klimatyzację, system audio i system informacji wideo dla pasażerów, jak również posiada możliwość przystosowania foteli dla osób niepełnosprawnych. Porusza się z prędkością do 150 km, może przewozić pasażerów od 10 do 80, to w zależności w jakiej jest konfiguracji. I wtedy jego możliwości przewozowe są nawet do 12 tysięcy pasażerów. Natomiast jeżeli mu dodamy to sprężenie i to też w zależności od tego, czy będą to pojedyncze pojazdy, czy rozbudowane, mamy możliwość nawet przewożenia do 35 tysięcy pasażerów obie strony na godzinę. Ja zawsze podkreślam przy wybudowanej infrastrukturze, drodzy Państwo. Kolejny pojazd Unicart, on ma za zadanie pomóc w przewożeniu pasażerów i w takim ruchu, drodzy Państwo, jak są te autobusy albo trolejbusy hybrydowe. Ja miałem okazję też w miesiącu sierpniu jechać takim pojazdem w Warszawie, takim autobusem właśnie, takim przedłużanym, hybrydowym. I on ma za zadanie właśnie być takim wielogabarytowym pojazdem do przewozu, tam zastępujący pociąg albo autobusy. Porusza się z prędkością do 150 km na godzinę. On może mieć konfigurację dla 6 pasażerów i to wtedy robimy tutaj odcięcie, drodzy Państwo. Natomiast jeżeli go rozbudujemy o te systemy modułowe i możemy wtedy takich pojazdów, proszę Państwa, zrobić nawet kilka, bo do 7 sztuk, to jego możliwości przewozowe wzrastają znaczne. Ale wracamy do tej konfiguracji pojedynczej. Jeżeli on ma tylko te 6 pasażerów, to może przewieźć nawet 1500 pasażerów na godzinę w obie strony. Jeżeli mu dodamy te 7 kolejnych modułów pojazdów, to wtedy jego właściwości przewozowe nawet wzrastają do 7000 pasażerów na godzinę w obie strony. Kolejny nasz pojazd to jest, proszę Państwa, jak go widzę, to zawsze mam uśmiech na twarzy, bo ja miałem okazję siedzieć w tym pojeździe, dotknąć go, powąchać, przytulić się do niego, tak jak to zrobił pan Junicki w roku 2018 na targach Unitrans w Berlinie.
Mam też takie zdjęcie w roku 2019, jak byliśmy na ekofestiwalu, między innymi z Krzysztofem Dawidiukiem, Mariuszem Jureckim i świętej pamięci moim kolegą. Hubertem. Niestety odszedł nas, COVID go zabrał, młodego człowieka. Bardzo fajny człowiek, bardzo sympatyczny kolega, fajny inwestor. No to mieliśmy okazję w tym pojeździe, proszę Państwa, być. I on jest naprawdę wyposażony jak takie bardzo rasowe auto takiej górnej półki. To już można to mówić, jakiś tam Maserati, Ferrari i tym podobne. I cóż w nim jest takiego niezwykłego? W ogóle jego kształt jest niezwykły, proszę Państwa, ale inżynierom udało się stworzyć ten pojazd na takiej zasadzie, że on ma bardzo niski współczynnik oporu powietrza, bo on wynosi, ten współczynnik oporu powietrza C równa się 0,06. Natomiast w takich autach typu bolid, czyli już tych najbardziej zaawansowanych, ten współczynnik jest najwyżej na poziomie 0,2. I co się wtedy dzieje, drodzy Państwo? Im wyższy opór powietrza, tym jest większe zużycie paliwa. W naszym pojeździe naprawdę jest to bardzo nieduże, bo przy prędkości 500 km na godzinę wychodzi na pasażera dosłownie szklanka. No i pojazdy towarowe. Mamy tutaj pojazd Unitrak, który jest wyposażony w zawieszenie dwuszynowe lub czteroszynowe. Też go mieliśmy okazję widzieć teraz po raz kolejny w Marina Horce, jak były przeprowadzane jego testy. On jest opracowany na bazie miejskiego unibusu pasażerskiego, zawiera moduły trakcyjno-ładunkowe. I ten pojazd jest przeznaczony do transportu dużych, płynnych, niebezpiecznych, łatwo psujących się i nieporęcznych towarów. Jedzie z prędkością nawet do 150 km na godzinę, natomiast jego możliwości przewozowe to nawet 100 milionów ton rocznie. Kolejnym pojazdem jest pojazd Unikąt. To jest pojazd dosyć ciekawy, drodzy Państwo, z jednego względu, bo my jak zaczęliśmy tutaj współpracę z technologią strunową, to tego pojazdu w ogóle nie było w programie. On powstał na specjalne zamówienie naszych partnerów z Bliskiego Wschodu, mówię tutaj o krajach arabskich, i w przeciągu półtora roku od pomysłu mieliśmy już ten pojazd zrealizowany. On w tej chwili już przeszedł certyfikację, testy i będzie oferowany do naszych partnerów na całym świecie. Prędkość jego przewozowa to jest 120 km na godzinę, natomiast możliwości przewozowe to nawet do 5 milionów ton rocznie. Kolejnym pojazdem, a w zasadzie urządzeniem można powiedzieć, no i pojazdem, jest nasz Unitrans, to jest ten nasz system taśmociągu towarowego. Jest to optymalne rozwiązanie dla pracy na terenach górniczych, załadunku i rozładunku towarów, w terminalach portowych i etc. Jego prędkość przewozowa to jest 36 km na godzinę, a może przewieźć tych przewozowych towarów nawet 100 milionów ton na rok. On może pracować 24 godziny na dobę. No i system morski to jest, proszę Państwa, rewelacyjne rozwiązanie, ponieważ on jest tak genialny i prosty w swojej filozofii, że na tym trzeba się tu chwilę zatrzymać, ponieważ bez potrzeby budowania całego tego systemu portowego, tych doków, tych dźwigów, tego załadunku, można za pomocą tych naszych specjalnych platform, proszę Państwa, z którymi możemy wyjść na odległość do 5 i 10 km od wybrzeża, nawet do 25 metrów, możemy takie platformy pobudować i za pomocą tego naszego systemu transportu strunowego oczywiście poprowadzić załadunek i rozładunek towarów. I przykład to Państwu narysuję Półwyspu Indyjskiego, bo to jest dosyć ważna informacja dla Was. Tu mamy dwa porty, które praktycznie obsługują załadunek i wyładunek tych portów. Tak, powiedzmy, że to mniej więcej tak wygląda. I teraz zobaczcie Państwo, jak ta logistyka jest ograniczona, jeżeli mamy po dwóch przeciwnych stronach tego półwyspu dwa takie duże porty, które obsługują tak ogromny
tak ogromną ilość towarów z Bliskiego Wschodu, proszę Państwa. I teraz wyobraźcie sobie, że my do tego dodajemy kilka takich prostych w wykonaniu platform z naszym transportem. Zobaczcie, jak to może usprawnić, a jednocześnie zrobić taką dużą przelotowość i mobilność naszą towarową. To jest coś niebywałego. Ogromne zainteresowanie z tym projektem. Tu macie przykład podany w takiej animacji komputerowej, natomiast w naszym biurze, w zakładce dla partnerów, możecie sobie zobaczyć cały film zrobiony w konstrukcji takiej komputerowej, jak to wygląda. Dalej. Projekt współistniejący z transportem sunowym. Nasze miasta linearne. To są takie miasta typu klastrowego. One się przyczyniają do takiego rozwoju, gdzie można harmonijnie wkomponować w otaczającą przyrodę. Można tak w skrócie powiedzieć, że to są takie miasta, jak kiedyś były miasta polis, tak, w starożytnej Grecji. Tu komunikacja i ten przepływ towarowo-pasażerski jest na zasadzie naszego transportu osunowego. Natomiast my między innymi z tym programem weszliśmy na kraje arabskie. I drodzy Państwo, za chwilę się dowiecie o nowym programie, który wprowadziła nasza firma, nad którym pracowało kilka lat grupa inżynierów i biochemików. Mówię tutaj o projekcie u Tetra. I właśnie między innymi przez to, że padła taka myśl i filozofia, że my jesteśmy w stanie zazielenić pustynię, było to też jednym z elementów, że my żeśmy się znaleźli w tych krajach arabskich, w których w tej chwili bardzo mocno zaznaczamy swoje miejsce. I teraz podstawa, drodzy Państwo. To jest przykładowy przekrój naszej struny. Czyli zawsze to będzie obudowa stalowa. W niej pręty stalowe naprężone, zespawane w jeden ciąg, tu nie ma żadnej delatacji, które otula specjalny taki wypełniacz, mieszanka betonowa, która ma za zadanie przede wszystkim chronić te struny, ale też służy do wygłuszania podczas jazdy, jak również to jest trwałość tej naszej struny, bo one przez to, że ten beton jest taki specjalny i opatentowany, możemy pracować w bardzo skrajnych warunkach od plus 100 do minus 100 stopni Celsjusza w warunkach takich atmosferycznych. Na wierzchu zawsze mamy nakładkę stalową, po której poruszają się stalowe koła naszych pojazdów. Dalej. Mamy różne rodzaje strun, od eskapady albo kratownicy, poprzez półsztywną i sztywną konstrukcję. Po tych pojazdach elastycznych i półsztywnych poruszają się te lżejsze pojazdy, natomiast po tej szynie, tej eskapadzie poruszają się kontenery, jak również te nasze unibusy i te pojazdy cięższe. W tej konstrukcji kratownicy mamy tu jeszcze taką zaletę, drodzy Państwo, że możemy na niej poprowadzić dodatkowo media typu woda, energia elektryczna, jakieś tam światłowody, telefony i tym podobne rzeczy. Między innymi to w dużym stopniu obniża koszty budowy między innymi tych naszych miast linearnych. Oczywiście one są wszystkie ze sobą kompatybilne i mogą się poruszać po nich nasze pojazdy. Mamy również taki system, innowacyjny system transportu UST, nasza zdolność przewozowa. To chodzi o to bezpieczeństwo, w jakiej ilości czasowej albo, drodzy Państwo, odległości między pojazdami mogą się poruszać nasze pojazdy, żeby to było bezpieczne. I według takiej organizacji amerykańskiej Automat People Mover Standard Community, APM, dla naszego pojazdu, właśnie typu tego unibusa, gdzie mamy przykładowo natężenie ruchu na poziomie 30 tysięcy pasażerów na godzinę, to dla tego naszego 25-miejscowego unibusu, składającego się z 7 tych modułów, co ja Państwu pokazywałem wcześniej, to takie są parametry. Albo 2 sekundy między pojazdami, albo 50 metrów odległości. To jest regulowane w zależności od natężenia ruchu.
Dalej, budowa układu napędowego, kilka zdań dosłownie, przede wszystkim system przeciwwykolejeniowy. Jest to system opatentowany, certyfikowany, w ubiegłym roku też dostał dodatkowe te ISO, ten element, ten dodatkowy certyfikat. Natomiast kilka słów o silniku. Silnik, drodzy Państwo, to jest jednocześnie element napędzający i hamujący. Nasze pojazdy poruszają się za pomocą energii elektrycznej, jak również mają tutaj takie własne akumulatory, które służą do rozruchu i do, w razie czego, takiego prowadzenia pojazdów w przypadku zaniku energii. I tu jest taka ciekawostka dla Państwa, że w momencie, chodzi o żywotność tych akumulatorów. W takich topowych autach elektrycznych ich żywotność jest na poziomie 1000 rozładowań, naładowań, natomiast naszym inżynierom w ubiegłym roku udało się osiągnąć taki pułap na poziomie 5000 naładowań i rozładowań. Natomiast to informacja dla Was, drodzy Państwo, że nie będzie to sprzedane dla producentów samochodów osobowych. To osobiście potwierdził nasz twórca naszej technologii, pan inżynier Anatolij Junicki. Kolejna sprawa, inteligentny system sterowania. To są, proszę Państwa, systemy, które zarówno służą do wewnętrznego, zewnętrznego posługiwania się i między pojazdami. One są oparte o takie sieci neuronowe, inteligencję cyfrową, zbiór big danych i technologię blockchainową. I mamy tutaj między innymi inteligentny system sterowania, pokładowy system sterowania i system bezpieczeństwa i komunikacji, to jest między pojazdami. Kolejnym systemem bezpieczeństwa jest tak zwany technogenny charakter bezpieczeństwa. To chodzi, jaki nasz transport ma wpływ na środowisko naturalne. I tu między innymi chodzi o proces zakłócania wód powierzchniowych, jak również wykorzystanych gruntów, zakłócania naturalnych siedlisk migracyjnych ptaków i zwierząt, wyłączenia wielu hektarów ziemi jest wycofanych do użytku, z użytku gospodarczego i na przykład rekreacyjnego. Do tego dochodzi jeszcze hałas, wibracje i emisje elektromagnetyczne, zanieczyszczenie powietrza i hydrosfery, które zwiększają zachorowalność ludności. I tu musimy się Państwu pochwalić, że nasz transport osiągnął najwyższe systemy, te parametry bezpieczeństwa. I według Rosyjskiej Akademii Nauk, jak również takiej normy ISO 2394, ogólne zasady niezawodności konstrukcji ITD, UST jest najbezpieczniejszym systemem transportu, a w skład tego wchodzą wysoka odporność na wandalizm i ataki terrorystyczne, usytuowanie konstrukcji nad ziemią zwiększa bezpieczeństwo ruchu około 100 razy, umieszczenie technologii transportu infrastruktury nad ziemią bez skrzyżowań eliminuje możliwość wypadków z pojazdami naziemnymi, pieszymi, zwierzętami domowymi i dzikimi. I system zapobiegający wykolejeniu zwiększa bezpieczeństwo ruchu o kolejne 10 razy. Także widzicie Państwo, jesteśmy tutaj liderami. Potwierdzeniem jest tego kolejny slajd i według Akademii Rosyjskiej Nauk innowacyjna technologia transportowa UST jest bardziej ekonomiczna, zrównoważona i bezpieczna w porównaniu ze wszystkimi znanymi i obiecującymi systemami transportowymi. Między innymi transportem kolejowym, jednoszynowym, koleją magnetyczną, transportem drogowym. Ja do tego jeszcze dodam transport morski i lotniczy, bo również tutaj możemy na tym polu konkurować. Kilka słów o takich, żebyście Państwo mieli też wiedzę na temat parametrów zarówno tych eksploatacyjnych, jak również jakie mamy wpływ na zanieczyszczenie środowiska i wskaźniki wypadkowości. To są takie dane, które między innymi charakteryzują się tym, że jesteśmy bardzo konkurencyjni właśnie do tych wspomnianych tutaj środków transportu.
Między innymi koszty eksploatacji. Teraz koszt jednego kilometra, drodzy Państwo, w zależności od konfiguracji, kształtuje się od 4 do 14 milionów dolarów za kilometr bieżący. I tu skrajny przykład, metro może kosztować nawet 150 milionów za kilometr bieżący. Natomiast jest jeszcze tak zwana stopa zwrotu i przy wybudowanej infrastrukturze stopa zwrotu naszego transportu może się spłacić w granicach 8 lat, więc to jest bardzo dobra inwestycja dla naszych przyszłych inwestorów. Zanieczyszczenie środowiska, drodzy Państwo, tu również jesteśmy liderami, ponieważ my, tak jak wcześniej mówiłem, nie wykorzystujemy tych dużych zasobów ziemi, nie mamy dużego wpływu na te zanieczyszczenia biosfery i migrację ptaków. Poza tym wykorzystujemy energię, która służy do napędzania naszych pojazdów z tak zwanego OZE, czyli odnawialnych źródeł energii, czyli mam tu na myśli słońce, wiatr, woda i spalanie śmieci. Tym się też zajmują nasze działy projektowe. I skadnie i wypadkowości tutaj możemy się mierzyć tylko z metrem, ponieważ wspomniane wcześniej parametry klasują nam na najwyższym poziomie. Tyle, drodzy Państwo, o transporcie sunowym w takim skrócie, żebyście mieli wiedzę. Teraz przejdziemy do tematu, który będzie dotyczył możliwości uczestnictwa Waszego w naszym projekcie, jak również przekażę kilka informacji na temat bieżącej działalności firmy. Ale tak reasumując, nasz transport innowacyjny, jedyny taki, drodzy Państwo, nie możemy go porównywać do żadnego transportu takiego typu, jakieś tam gondolowe kolejki, tym podobne, ponieważ tamte transporty, one się charakteryzują tym, że oni mają zawsze zewnętrzny napęd, natomiast nasze pojazdy wszystkie mają napęd własny. Nadziemny od 5 nawet do 100 metrów nad poziomem gruntu, wysoka prędkość, pojazdy towarowe 120, w skrajnych przypadkach nawet 150 km, pojazdy pasażerskie 150 do 600. Natomiast jest to transport bezpieczny, na drugim poziomie nie robimy, widzicie Państwo, tych kolizji zarówno z ruchem samochodowym, jak i ze zwierzętami, i zarówno domowymi, jak i tymi dzikimi. Dalej, ekonomiczny, tani w budowie, tani w eksploatacji, łatwo integralny do już istniejącej infrastruktury, jak również do której możemy go zaprojektować, i przyjazny środowisku, między innymi dlatego, że wykorzystujemy do napędu energię z odnawialnych źródeł energii i tym podobnych rzeczy. Teraz kilka zdjęć takich, żebyście Państwo zobaczyli, jak to wygląda w naturze. Tu macie nasz park innowacyjny w Marina Horce i pojazd Univideo 4651. Miałem okazję go widzieć po raz kolejny właśnie 18 lipca tego roku. Jak również widziałem Unitraka U431, mamy nawet zdjęcie tam, później zobaczcie Państwo. I Unibus U4210 też mieliśmy okazję z tymi naszymi kolegami, którzy byliśmy tam razem na tym spotkaniu z panem Mińskim w lipcu tego roku, jechać tym pojazdem. Natomiast Uflaż U4362 był na tym górnym poziomie, natomiast były przeprowadzane testy obciążeniowe i nie można było się wtedy nim przejechać. I miasta linearne, między innymi nasz Eco House, to jest projekt, jak mówiłem Państwu, współistniejący do tych naszej transportu sunowego, ponieważ to są budynki wykonane w konstrukcji drewnianej i wykorzystujące zarówno do nawadniania taki zamknięty ten obieg wodny, do oczyszczania, a energię do wszelkiego tam tej koegzystencji pozyskuje się między innymi z energii słonecznej. No i nasza wizyta w miesiącu lipcu 2019 roku. Proszę bardzo, jesteśmy tutaj przed wjazdem do Mariny Horki. Widzicie taką szlachciankę z napisem Marina Horka i nasza trójka
Krzysztof Dawidiuk, Janek Wyrębkowski i ja. Wszędzie podkreślaliśmy, że jesteśmy z Polski. Widzicie tutaj naszą flagę narodową. Mieliśmy również szalik, żebyśmy zaznaczyli naszą obecność tam. Nasi koledzy ze Słowacji i z Czech nie mieli żadnych takich gadżetów, więc było im trochę przykro, ale jak się myśli, to się ma. I to jest, proszę Państwa, pojazd ZIU, który został odnaleziony, bo to były pierwsze testy, które pan Junicki robił. Jeszcze tutaj są takie koła jak od pociągu. On został odremontowany i przywieziony, bo on był w takim bardzo złym stanie technicznym. Znaleźli go inwestorzy i w roku 2019, jak byliśmy na tym festiwalu Balina Horką, został sprowadzony, odremontowany i pokazany, jak to się zaczynała nasza historia. Tu macie teren Marina Horki w roku 2019. W tej chwili ten teren jest powiększony jeszcze o ten park tego gospodarstwa rolnego. Nie mamy tego zdjęcia w tej chwili. Czekamy na nowo. Dodatkowo tu są wybudowane dwie linie jeszcze testowe. Tu jesteśmy w Muzeum Marina Horki. To jest takie miejsce, w którym pokazana jest cała droga i praca pana Junickiego, deski kreślarskiej po dzień dzisiejszy. Ja jestem tutaj na tle tej tablicy, gdzie wyświetlani są inwestorzy, którzy zainwestowali $5000 w ten projekt face to face. Tu mają taki swój hologram. Tu pan Junicki nas oprowadza Centrum Testowe Marina Horce. Jesteśmy w miejscu, gdzie jest pokazana kula ziemska. Tutaj ta kropeczka, którą Państwo widzicie, to nam pan Junicki mówi, że to jest środek świata, bo tu jest Białoruś. Niech tak będzie, że tak jest. I nasza wspólna fotografia, widzicie tutaj pan Junicki, Krzysztof Dawidiuk, Jan Wyrębkowski i ja. Coś tu się hoklik dał. Tu jest kolejna fotografia z tego naszego wyjazdu. Pan Junicki osobiście każdemu z zaproszonych gości wręczył swoją najnowszą książkę pod tytułem Inżynier. Ona jest w języku angielskim z dedykacją osobistą. Natomiast to, co tu Państwo widzicie na sufitach, to są z imienia i nazwiska inwestorzy, którzy do roku 2017 do chyba bodajże kwietnia zainwestowali minimum $1000 i tam z imienia i nazwiska są na tym suficie. Między innymi ja też tam się odnalazłem, bo już wtedy byłem inwestorem, który miał powyżej taką możliwość zainwestowania. Natomiast tu widzicie nowe budynki, to już jest ten obszar tego naszego gospodarstwa rolnego, ale także laboratoriów. Tu są restauracje w tym miejscu, natomiast na tym poziomie górnym są laboratoria, gdzie produkowana jest żywność. Tu mamy stawy rybne, tam nawet jest restauracja, w której robią sushi. A tu, proszę Państwa, nie wiem, czy to będziecie widzieć, że tu leci linia. Zobaczcie, to jest właśnie ta nowa linia dla tego Ulajta, który w tej chwili przechodzi pełną certyfikację i niebawem będzie wykorzystywany komercyjnie w Marina Horce. Ja chcę Państwu powiedzieć, że Marina Horka to stała się też takim centrum turystycznym, taką atrakcją turystyczną w Białorusi. I gdy my tam byliśmy, to był wtorek, to proszę mi wierzyć, jest tu obecny Jan Wyrębkowski. Janek, bardzo Cię proszę, jak jesteś na czacie, to potwierdź, że w takim dniu, który był w środku tygodnia, było w restauracji pełno gości. Janku, jak możesz, to proszę Cię, żebyś potwierdził, że mówię prawdę, bo to jest taka specyfika tego miejsca i to były naprawdę samochody, bo Marina Horka to jest bardzo mała miejscowość, tam mieszka kilkaset zaledwie ludzi, natomiast tam były samochody, które głównie przyjeżdżały z okolicy i oczywiście z Mińska. Tutaj widzicie kolejne zdjęcie. Tu mamy właśnie listę tych gości, która tam wtedy była na tym spotkaniu. Pan Junicki miał wszystkich wypisanych. W tej książce miał tekst i osobiście wpisywał tą dedykację dla gości, którzy byli obecni na tym spotkaniu. Tu mamy
zdjęcie grupowe wszystkich tych naszych przedstawicieli, którzy wtedy byli na tym spotkaniu. I jak mi pan Junicki wręcza tą książkę Inżynier. Bardzo fantastyczna sprawa. Byłem ogromnie wdzięczny, zadowolony i naprawdę to taka wzruszająca chwila, bo ta książka za kilka lat będzie białym krukiem, drodzy Państwo. I drugi nasz ośrodek, Centrum Innowacyjne w Szardży. Tu mamy w tej chwili też bardzo mocno skierowane nasze prace. Już mamy oddaną czwartą linię, która jest w tej chwili testowana. Jest to taki ośrodek, w którym są z jego taką filozofią, to jest, że tam są zorganizowane przez uniwersytety właśnie pod auspicjami uniwersytetów amerykańskich, natomiast to będzie takie miejsce, gdzie będą się szkolić przyszli inżynierowie, naukowcy. I my między innymi z naszym transportem też żeśmy się tutaj znaleźli, jak również mamy tam też nasz ten Eco House. I to jest jeden z nielicznych budynków, drodzy Państwo, w konstrukcji drewnianej, który dostał zgodę na budowanie w tamtych warunkach klimatycznych. Bo wiecie, że tam temperatury nawet dochodzą do 50 stopni Celsjusza. A teraz przejdziemy do aktualnych promocji. Proszę Państwa, żeby zostać i współpracować z naszą firmą, nie musicie tutaj nic kupować. Możecie się zapisać do firmy za darmo, być jego po prostu fanem. Jak również tam poplecznikiem tej technologii. Natomiast jeżeli chcecie zostać 100% takim naszym partnerem, który przyczynia się do rozwoju technologii transportu cenowego, to możecie dokonać takiego zainwestowania w pakiety, które organizuje firma. I tak, drodzy Państwo, my mamy ten program na zasadzie 1.15, to tak się nazywa. My jesteśmy w tej chwili w etapie 15, pierwszym podetapie. Jest rok 2023, to jest implementacja i to już jest wychodzenie na rynki zewnętrzne. Pan Junicki przekazał nam, ile w tej chwili jest projektów celowych już realizowanych, natomiast poprosił nas o dyskrecję, co jest w Mińsku, zostaje w Mińsku. Mogę Państwu potwierdzić, że jest ich kilka i niebawem się o tym dowiedzie. To nie zależy od pana Junickiego, ale głównie od naszych inwestorów. Mamy różne możliwości tutaj zostania uczestnikiem od takich pakietów na raty, gdzie możecie sobie Państwo w równych ratach, bez żadnych odsetek, prowadzić te swoje te udziały z różnym dyskontem. Dyskont to jest ilość położonych centów na dolara. Natomiast my mamy zapisane w memorandum, że po ukończeniu tego 15 etapu wyjścia na rynki zewnętrzne wartość naszych udziałów tutaj będzie minimum 1 dolar. Natomiast jeżeli chodzi o pakiet maluszek i student, to są takie pakiety, które często zakupują rodzice, dziadkowie, opiekunowie dla swoich pociech, to w maluszku taki pakiet bierze się na siebie, natomiast dostarcza się metrykę urodzenia dziecka i w przypadku osiągnięcia pełnoletności ten pakiet oczywiście po przejściu całej tej procedury dokumentacyjnej on przechodzi już na tego dzieciaka, na które to było. Mamy duże pakiety od 150 tysięcy dolarów za gotówkę, proszę Państwa, to jest 7 milionów 50 tysięcy udziałów i zobaczcie, to jest dyskonta aż 47. Dalej, później mamy takie pakiety też duże, ratalne, w 5 ratach równych, plan 5 tysięcy, to jest 145 tysięcy i plan latarny na 50 tysięcy, to jest, drodzy Państwo, 2 miliony udziału i dyskonto 40. Natomiast te najbardziej popularne, to jest od pakietu start za 250 dolarów w równych 5 miesięcznych ratach i pakiet stabilny biznes. Tu jest pakiet za 2000 dolarów i tych udziałów jest 48 tysięcy. To idzie łatwo przeliczyć. Tak jak Państwu mówiłem wcześniej, wszystko zależy od Was. Natomiast warto być tutaj udziałowcem, ponieważ jeżeli będziemy już na rynkach tych zewnętrznych, to będziemy mieć możliwość udziału w projektach celowych, właśnie w tych 20%, a to będzie tylko przeznaczone do bardzo dużych inwestorów. No i cóż, no trzeba się zastanowić. Mamy tutaj możliwość inwestowania i
proszę Państwa, stania się udziałowcem, natomiast możecie sobie przeliczyć, jak to będzie w dalszej części za kilka miesięcy, czy kilkanaście miesięcy, albo kilku lat, jak to będzie miało wartość. Trzecia możliwość dla partnerów, którzy pozyskują nowych partnerów do biznesu z ich linku poniżającego, otrzymują 15% takiego wynagrodzenia, kolokwialnie to się mówi prowizja, no i to wchodzi i wtedy ta kwota wchodzi w zależności jakiego pakietu na konto tak zwane bonusowe, z niego możemy sobie dokonać później własnego zakupu tych udziałów, natomiast możemy również te pieniądze wykorzystać. I kolejna sprawa, pakiet, takie konto, ono się nazywa akcyjne. W momencie, gdyby były jakieś tam problemy zdrowotne albo nie moglibyśmy spłacać tych naszych pakietów, no to te pieniądze nie przepadają, wchodzą na takie konto i wtedy możemy sobie dokonać jednorazowej inwestycji. I mamy nowy projekt, proszę Państwa, o tym, co mówiłem Wam wcześniej, tej produkcji biohumusu Uterra. To jest drugi tak zwany lot. Ja miałem informację o pierwszym. Niestety nie mogłem spełnić warunków na ten pierwszy etap. Mam okazję teraz wejścia na drugi, poprzez to, że on jest przeznaczony przede wszystkim dla członków premium. To jest ten elitarny klub, w którym są najwyżsi inwestorzy w firmie, którzy mają minimum 20 tysięcy dolarów własnego zakupu, jak również ich partnerzy mają obrót na poziomie minimum 100 tysięcy dolarów. Ja jeden z tych aspektów spełniam, drugiego nie, ale ponieważ jestem w pierwszej linii u Mariusza Duczmańskiego, któremu serdecznie gratuluję wejścia do tego elitarnego klubu premium, to pierwsza linia i właśnie przedstawiciele tego SWC premium mają, proszę Państwa, możliwość wejścia już w drugi lot. Widzicie tą drugą rundę, tak? Ja taką ofertę dostałem. Wiem, że tu jest Janek Wyrębkowski. On też taką ofertę dostał, bo my jesteśmy razem w drużynie u Mariusza Duczmańskiego i dzięki niemu będziemy mieć możliwość. I ja wiem, że na poziomie 100 tysięcy dolarów jest to dla mnie nieosiągnalne. Chciałbym bardzo, bo tu dobra stopa zwrotu 55%. Ale proszę Państwa, są niższe i ci partnerzy, którzy mają taką okazję, mogą sobie taką ofertę tego biohumusu wykupić, zainwestować. No po prostu. Ja wejdę tutaj na poziomie tym 1000 dolarów. Mam jeszcze na to 20 dni, więc tam w przeciągu tygodnia, góra dwóch tygodni będę czynił taką inwestycję, żeby wspomóc firmę również w tej kwestii. Teraz wiadomości i pytania. Krótko, bo mamy tylko 8 minut. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, proszę sobie przygotować. Uterra, to jest właśnie ten nowy projekt pana Anatolia Winnickiego. To jest projekt transportu stonowego, dochodzi już do końcowej fazy, ale wzrasta zainteresowanie zielonymi innowacjami ze strony społeczności światowej. Świadczy to o tym, że ludzkość jest gotowa na nowe odkrycie, niemniej istotne dla globalnej ekologii i gospodarki. Obecnie jednym z najpilniejszych problemów współczesnego świata jest pustynnienie gleb. Od ponad 5 lat czołowi biolodzy, inżynierowie naszej firmy opracowywują biohumus i eliksir glebowy Uterra. Do banku gleby potrzebnego do stworzenia produktów Uterra wykorzystano nietkniętą glebę ze 105 regionów planety i 5 kontynentów. Była taka akcja w roku 2019, jak jechaliśmy na ekofestiwal, żebyśmy przywieźli po 2 kg gleby. Produkty mogą być stosowane zarówno w gospodarstwach domowych, jak i na szczeblu rządowym. Badania wykazały, że eliksir glebowy i biohumus zwiększają produktywność od 35 nawet do 50%, zmniejszają ilość azotanów i radionukleoidów, a także wzbogacają glebę w pożyteczne mikroorganizmy. Projekt dotyczy wytwarzania produktu, będzie realizowany na terenie Sustainable Biosphere Cluster
Będzie to budowa prowadzona wraz w Ras Al Hamaya w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie już zawarto umowę na wynajem terenu. Jak my możemy i co możemy zrobić, aby wesprzeć ten projekt? Aby zrealizować ten projekt, potrzeba zebrać 20 milionów dolarów. Kwota ta zostanie przeznaczona na budowę zakładu produkcyjnego, rozpoczęcie produkcji eliksiru. Zbiórka zostanie podzielona na 3 rundy, a każda runda obejmie ograniczoną ilość lotów. Loty różnią się kwotą inwestycji i procentem zwrotu. My opublikujemy, czyli firma, szczegółowe warunki możliwości zostania inwestorem w projekcie Utera oraz wszystkie niuanse propozycji inwestycyjnej. Proszę śledzić aktualności we własnym biurze. Proszę Państwa, te informacje są dostępne, natomiast w tym drugim odsłonie mają w tej chwili okazję być uczestniczy tego SWC Premium, jak i jego partnerzy z pierwszej linii. Dalej. SWC informuje o nasilających się przypadkach rozpowszechniania nieprawdziwych informacji. Proszę Państwa, to jest kolejna odsłona tego. Czyli ja mówię tu w kilku zdaniach. Jeżeli macie informację, że ktoś Wam proponuje udział w inwestowaniu w transport strunowy i że ma podpisaną umowę z SWC, jest to kompletne kłamstwo i nieprawda. Takie przypadki należy piętnować, powiadamiać zarząd poprzez informacje na stronie naszej https://new.swc.capital, e-mail support@swc.capital albo przez nośnik ten Telegram /swc_support_bot. Macie Państwo w swoim biurze możliwość korespondencji, więc proszę o takich przypadkach nadużyć informować. Jest to bardzo ważne, bo to chodzi o naszą wiarygodność. I to jest ten projekt lekki, ten ULAJT, proszę Państwa. Następny etap, sprawdzenie parametrów wagowych środka transportu. Kompleks transportowy infrastrukturalny ULAJT przechodzi szereg badań naukowych. Przypomnijmy, że tego typu działania przeprowadzone są w celu przekwalifikowania kompleksu towarowego na towarowo-pasażerski. Po potwierdzeniu parametrów bezpieczeństwa elektrycznego Unimobilu inżynierowie USTNC przetestują jego wartości dynamiczne i rzeczywiste wymiary. W portfelu produktów USTNC ULAJT jeden z najlżejszych Unimobilów jest wymagana jego produkcja przy minimalnych kosztach. Podczas opracowania modelu głównymi kryteriami były łatwość produkcji, minimalna ilość sprzętu, tylko to, co niezbędne do sprawnego funkcjonowania, bezpieczeństwa i ergonomii pojazdu. Nawiasem mówiąc, prosta charakteryzacja to tylko wygląd. Pod każdym innym względem ULAJT to w pełni wyposażony i wydajny Unimobil z automatyzowanym systemem sterowania. Dzięki minimalistycznym wymiarom środek transportu można łatwo dostosować do gęstej zabudowy. Kompaktowy, lekki wizualnie kompleks harmonijnie wpasuje się w infrastrukturę z miejskiej i tym ponad. Zostały nam 2 minuty zaledwie, drodzy Państwo. Parlament Arabski do spraw dzieci w Centrum Testowania Certyfikacji USK. USK Transport w dalszym ciągu systematycznie rozwija współpracę z różnymi organizacjami rządowymi i zdecydowanie wspiera chęć młodych talentów do zdobywania wiedzy z zakresu nowoczesnych technologii. Delegacje dzieci z Parlamentu Arabskiego do spraw dzieci i 65 przedstawicieli elitarnej młodzieży z całego świata, MENA, odwiedzili centrum USK. Macie tu kolejne zdjęcie, proszę zobaczyć nasze przedstawiciele. Zespół USK Transport z przyjemnością prowadził gości USK. Goście zapoznali się z tropikalnym unikarem. Zwiedzili sterownię, siedzibę USK i zielony U-House, dowiedzieli się o U-City i U-Flash. Drodzy Państwo, transport nadziemny okazał się transportem bezpiecznym, bardzo perspektywicznym. To wszystko się dowiedzieli nasi przedstawiciele. Dziękuję za uwagę. Zapraszam Państwa 5 października 19 na nasz kolejne webinary. Oczywiście wszystkie wiadomości najnowsze sprawdzone. Ja dziękuję bardzo za uwagę i życzę Państwu pięknego wieczoru i końca lata. Do zobaczenia już jesienią, można powiedzieć. Dziękuję bardzo.